papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. W lipcu 2018 roku NIK opublikowała raport z kontroli bezpieczeństwa elektronicznych zasobów informacyjnych w Suwalskim Ratuszu. Z dokumentu wynikało, że możemy spać spokojnie, ale ten spokój nie potrwał długo. Z ratusza dzięki nadgorliwości, a może niefrasobliwości naczelniczki Wydziału Komunikacji dane osobowe popłynęły na jej prywatną skrzynkę. Maria R. poleciła pracownikom kierowanego przez nią wydziału, by dokumenty z miejskiego systemu informatycznego zawierające chronione dane przesyłali z ratusza na jej prywatną skrzynkę mailową. To jednak nie jedyne jej przewinienie. Jak wykazało wewnętrzne postępowanie kierujące Wydziałem Komunikacji urzędniczka, wysyłała maile z urzędową dokumentacją również osobiście, kierując je również na swoją prywatną skrzynkę. Poinformował nas Kamil Sznel, rzecznik prasowy magistratu. Wykryto to 2 września. W następnym dniu wręczono urzędniczce dyscyplinarkę, dodaje. Konsekwencje, choć mniej dotkliwe, zostały wyciągnięte również wobec pracowników, którzy dokumenty urzędowe kierowali na prywatnego maila swojej przełożonej. Czynili to, jak wyjaśnia Kamil Sznel, na jej wyraźne służbowe polecenie. Wszyscy, którzy mu się podporządkowali, dostali nagane. Nie ma wątpliwości, podkreśla Sznel, że naruszono obowiązującą w urzędzie politykę bezpieczeństwa. Sprawę wycieku danych wykryli informatycy ratusza. Niestety stało się to dopiero po kilku tygodniach skandalicznego działania beztroskiej pani naczelnik. Urząd Miejski nie poprzestał na konsekwencjach służbowych wobec byłej już naczelniczki i urzędników z Wydziału Komunikacji. O sprawie wycieku zawiadomiono prokuraturę, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Do tematu z pewnością wrócimy.